bardzo serdecznie w filmie poświęconym tej pięknej palecie z Make Up Revolution. Palecie Amplified. Ja mam w odcieniu Dynamic. Pokazywałam Wam ją w holu zakupowym, wrzuciłam jej zdjęcie na Instagram i generalnie wszystkim się bardzo, bardzo podoba. Tak wstępnie, słuchajcie, paleta jest ogromna. Na razie pokazuję Wam ją tak bokiem. Zrobiona jest z takiego dość porządnego plastiku. Tak jak widzicie, ten plastik jest taki błyszczący, dlatego tak bokiem pokazuję, żeby Wam nie świecić po oczach. Na całym wieczku, zobaczcie. Na całym wieczku jest lusterko. Ogromne. Taki pierwszy rzut okiem na paletę. Zobaczcie, jakie te kolory są cudne. Są naprawdę przepiękne. W makijażu zobaczycie, że pięknie się rozcierają. Nie osypują się zupełnie. Bez względu na to, czy to są cienie matowe, czy z drobinkami, błyszczące, satynowe, co, jakiekolwiek. Naprawdę pięknie ze sobą współgrają, pięknie się rozcierają. Zresztą, wszystko to zobaczycie. Paleta jest przepiękna. Kolory cudne. To jest chyba nie do zdarcia, bo te cienie są tak duże, no jest ich 35 tu w palecie, także ona będzie starczać i starczać i starczać. Jeśli lubicie brązy i fiolety i nie chcecie mieć dużo palet, tylko jakąś taką jedną porządną, to myślę, że ja w tej chwili spokojnie mogę polecić tą z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak mówię, cienie ogromne, więc na długo starczą. Mamy tu różne odcienie śliwek, wrzosów, koloru takiego burgundowego, mamy czerń, mamy odcienie brązu, taką kawę z mlekiem, kość słoniową, taki cielisty biały, mamy też złoty kolor. Także wybór ogromny. Poza tym wszystkie kolory się ze sobą pięknie łączą. W mojej ocenie paleta piękna, ale czy Wam się spodoba, no to musicie sami ocenić. Najpierw zapraszam Was na swatche, a potem będzie makijaż. Wstępnie cienie wyglądają tak, oczywiście zaraz im się jeszcze z bliska przyjrzymy. Tu jak widzicie jest ta karteczka foliowa z nazwami, ja ją odsłonię. Najpierw przejadę tak wstępnie, żebyście się ogólnie przyjrzeli palecie. Tak jak widać, wykończenia są różne. Są cienie perłowe, są też maty, są cienie z delikatnymi drobinkami. W tej palecie w większości, tak jak widzicie, przeważają jakieś śliwki, fiolety, takie delikatne brązy. Są też kolory cieliste. No naprawdę można ten fajny makijaż wykonać. Tu jest jeden czarny, matowy cień, to jest taka czerń. Pozostałe ciemne kolory, na przykład ten, to jest taki brudno-brunatny brąz, to jest jakiś fiolet, tutaj też mamy jakiś fiolet. No zaraz będzie to na pewno dokładniej widać na swatchach. I jeszcze jedna rzecz, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wielkość tych cieni, poszczególnych kółeczek. Są naprawdę, naprawdę duże. Dla porównania pokażę Wam cienie z paletki My Secret, takiej trójeczki, zobaczcie. To jest niemalże to samo. Właściwie to jest chyba dokładnie to samo, a nie niemalże. Także te cienie z palet Amplified, w ogóle wszystkich, są naprawdę wielkie. To jest chyba paleta nie do wymęczenia, tak mi się wydaje. Jeśli ktoś czuje się dobrze w takich makijażach śliwkowych, wrzosowych, fioletowych, liliowych, to myślę, że to jest właśnie paleta dla niego. No dobrze, przechodzimy do swatchy. I może zrobimy w ten sposób, że będę te swatche robić tak rzędami. Tak chyba będzie najwygodniej. Ok, zabieramy się do roboty.
I przechodzimy do makijażu. Wstępnie mam twarz przygotowaną, nałożyłam podkład, korektor pod oczy i mam też bazę pod cienie. Zaczynamy oczywiście od makijażu oczu i od razu muszę coś Wam po tych swatchach wstępnie powiedzieć. Między cieniami matowymi, a tymi takimi połyskliwymi w różny sposób, i to już nieistotne, czy to cienie takie bardziej brokatowe z drobinkami, czy po prostu perłowe, jest różnica w konsystencji. Cienie matowe są takie bardziej suchawe, sypkie. Znaczy suchawe, sypkie. Sypkie nie. Takie bardziej suche, pudrowe. O, może tak. Natomiast te cienie błyszczące są takie bardziej kleiste. Coś jakby szły w stronę cieni ze slika. O, mniej więcej taką mają konsystencję. Nie aż takie są kleiste, ale mniej więcej jest to taka konsystencja. Zaczynam od jasnego, cielistego cienia, czyli po prostu tego białego, najjaśniejszego w palecie. Nakładam go na całą powiekę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak oglądaliście swatche, ale w moim odczuciu najmniej widocznym cieniem, jeśli chodzi o te jasne, na swatchu był nie ten, który w tej chwili nakładam, czyli ten jakby najjaśniejszy w palecie, tylko taki złoty, który jest tuż obok niego. Już Wam pokazuję, o który mi chodzi. O, ten. Wydaje mi się, że ten był najmniej widoczny, ale zobaczymy. Użyję go też w makijażu, zobaczymy, jak on się spisze na powiece. Może na samym końcu dodam go na wewnętrzny kącik, zobaczymy, jak będzie wyglądał na oku. Natomiast na swatchu wypadł tak cieniutko. Jeśli chodzi o pozostałe kolory, to wydaje mi się, że są naprawdę fajnie napigmentowane. Tak jak widzieliście, takie intensywne, wyraźne. Może gdybym miała podzielić cienie błyszczące a matowe, to chyba te błyszczące są takie bardziej intensywne, bardziej głębokie, ale maty też są naprawdę bardzo fajne, nawet te takie jaśniutkie, ten jasny cielisty, jasne brązy, ta taka kość słoniowa, no generalnie naprawdę fajne cienie. Trochę się pobawimy. Najpierw na załamanie powieki nałożę ten cień, to jest taka delikatna kawa z mlekiem. Podokładamy tych cieni, żeby je tutaj trochę pomęczyć i zobaczyć, jak one się wszystkie będą łączyć między sobą. No i jak to w całokształcie będzie wyglądało. Zobaczcie, jasny kolor. Raz dołożyłam i już go widać. Troszkę jeszcze dołożę oczywiście. Naprawdę bardzo dobrze napigmentowane cienie. I na załamanie powieki dodatkowo jeszcze nałożymy ten. To jest taki delikatny, przybrudzony wrzos. Chodzi mi o to, żeby też z tych kolorów stworzyć, wiecie, taki ładny gradient, żeby one tak jedne w drugie przechodziły. A że chcę wypróbować jak największą ilość kolorów, to jest dobry moment. Troszkę może też nałożę na dolną powiekę. Na razie, tak jak widzicie, robię to nieco niechlujnie, ale oczywiście wszystko to będzie ładnie, elegancko pościerane. Jak na razie ten kolor też się nie osypuje. I jeszcze w załamanie, w samo zagłębienie nałożę ten i troszeczkę na zewnętrzny kącik, na górną powiekę. Środkową część powieki dodamy tego fioletu. To jest zupełnie matowy fiolet. Zobaczymy, jak on się tutaj spisze. Zobaczcie. To jest kolor. Chyba nawet nie muszę drugi raz nabierać, tylko po prostu rozetrę to, co mam na pędzelku. Na wewnętrzny kącik górnej i dolnej powieki nałożymy ten jasno perłowo-liliowy. Jaki jest piękny. Zobaczcie. Jeśli lubicie fiolety, to się w tej palecie zakochacie. Jest naprawdę piękna. No zresztą, czy ja muszę coś mówić? Cudne są te kolory. Tak jak planowałam, na wewnętrzny kącik nałożę ten złoty kolor. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na powiece.
jest widoczny. Trzeba to oczywiście dobrze rozetrzeć. Góra wydaje mi się jeszcze taka niedokończona i zrobię tak, pod brwi nałożę sobie tego najjaśniejszego, cielistego, po prostu tak, żeby ten obszar tutaj oczyścić, troszkę rozświetlić. I jeszcze chcę zrobić takie delikatne przejście między kolorami tutaj, a właśnie tym jasnym cieniem pod łukiem brwiowym. Czymś jeszcze rozetrę tę granicę, tylko jaki by tu kolor wybrać. I może po prostu dołożę jeszcze tego. Jeszcze nad linię rzęs coś tutaj dodamy, jakiś ciemny cień i wpadł mi w oko tutaj ten, on jest taki błyszczący, zobaczcie, coś takiego. Nałożę go właśnie tak delikatnie nad linię rzęs, żeby po prostu te rzęsy tak optycznie zagęścić. Moi drodzy, jeśli chodzi o cienie, to makijaż oczu mamy skończony. Tak jak widzieliście, nie osypało się nic. Cienie się rozprowadziły pięknie, bardzo ładnie się między sobą łączą. Brązy, delikatna kawa z mlekiem, fiolety, kolory liliowe, nawet to złoto pięknie się połączyło z fioletem. Także paleta super, kolorystyka piękna. Jeszcze taka uwaga, oczywiście na powieki nałożyłam bazę, o czym Wam wspomniałam, natomiast nie wspomniałam chyba o tym, że jak robię swatche, to nakładam te cienie na nagą skórę, czyli to, co widzieliście na swatchach, to była taka wersja, wiecie, lekka, bo te cienie jakby nie miały żadnej pomocy, po prostu były nałożone na rękę. Natomiast w momencie, kiedy tak jak widzieliście, nakłada się je na cienie, to te kolory się tak intensyfikują, stają się takie głębsze, mocniejsze. Naprawdę, jeśli lubicie fiolety, to paleta jest świetna. Resztę makijażu dokończę poza kamerą i zaraz do Was wracam. I jestem w gotowym makijażu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja nie będę ukrywać, że cieniami jestem zachwycona. Po tym jak zrobiłam swatche, jak je wiecie, podotykałam, porozcierałam, po tym jak zrobiłam nimi makijaż, po prostu już wiem, że za jakiś czas skuszę się na kolejną z tych palet Amplified. Jak robiłam haul, to wspomniałam Wam chyba o Inspiration, tak mi się wydaje, ale w oko mi też chyba wpadła Lux i chyba jeszcze jakaś, także na coś się jeszcze będę musiała zdecydować, ale mam takie przeczucie, że chyba właśnie na jakąś się skuszę. Cienie są przepiękne, rozcierają się cudnie, pięknie między sobą współgrają, tak jak widzieliście, nie osypują się, no generalnie nie mam na co narzekać. Może gdybym miała wskazać jakiś minus tej palety, to byłoby to, że niektóre te brązy, te matowe, są do siebie bardzo zbliżone, ale nie jest to tak, że to są takie same kolory, bo są między nimi różnice, tylko chodzi mi o to, że między niektórymi te różnice są małe. No ale to jakby jedyny minus w moich oczach. Poza tym paleta super. No i to wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że okazał się przydatny, jeśli zastanawiacie się nad kupnem którejś z palet Amplified. Ja zaczęłam od Dynamic, ale tak jak mówię, że chyba na Dynamic się nie skończy, bo cienie są piękne. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!